W dzisiejszej piąteczce przychodzę do Was z propozycjami na 5 pomysłowych prezentów dla bliskiej Wam osoby. Ręcznie wykonana kompozycja, na przykład z kaktusów albo las w słoiku. Nie musicie mieć w rękach skilla ogrodniczego. Ja osobiście mam dwie lewe ręce do roślin, a kiedyś sama popełniłam taki właśnie oto prezent. Wystarczy tylko jakieś naczynie, to może być mały słoik, duży słoik, wielki słój, to może być akwarium, cokolwiek z przezroczystymi ściankami. Bardzo dużo tego typu rzeczy znajdziecie i w sklepach z asortymentem domowym, czy to na przykład w IKEA, czy w TK Maxie, czy w sklepach z zaopatrzeniem gospodarstwa domowego. No, właściwie te rzeczy znajdziecie wszędzie, prawdopodobnie znajdziecie je też w swoim własnym mieszkaniu. Więc jeżeli już macie potrzebne naczynie, wystarczy zaopatrzyć się w kamyczki, w jakieś kolorowe wypełniacze. Tego też bardzo dużo jest w sklepach typu Leroy Merlin, czy we wcześniej wspomnianej IKEA, w muszelki, w mech, no i oczywiście w rośliny. To, jak będzie wyglądała Wasza kompozycja roślinna, jest oczywiście już Waszą sprawą. Może to być kompozycja z kaktusów, mogą to być jakieś skalniaczki, mogą to być sukulenty, może to być cokolwiek, może być to sam mech i na przykład światełka w słoiku i w środku postawione, na przykład jakaś figurka. Nieważne, ważne, że jest to zrobione przez Was i jest to zrobione z myślą o tej osobie. Fajnie jest też do środka włożyć coś, co dana osoba lubi lub coś, co z daną osobą Wam się kojarzy. Ja w takim słoiku, który wykonałam dla mojej bliskiej koleżanki, umieściłam między innymi małego krokodyla, dlatego że krokodyle są ważnym symbolem dla tej właśnie osoby. Ugotuj coś. Nie chodzi mi o to, żeby przygotować kolację dla drugiej osoby, chociaż to też jest całkiem przyjemna opcja, ale upiecz na przykład jakieś małe ciastka, albo przygotuj hummus. Zrób coś, co jest bardzo proste i nie wymaga specjalnie wielkiego wkładu i umiejętności kulinarnych z Twojej strony, ale zapakuj to w jakiś pomysłowy sposób i zapakuj to w estetyczny sposób. Ciastka też możesz włożyć do jakiegoś ładnego słoika. Może włóż je na ten mech i zalej wszystko wodą. Pamiętaj o tym, że liczy się tutaj wygląd tego prezentu i to, jak on będzie się na koniec prezentował. Czyli na przykład takie ciasteczka możecie zapakować w jakiś własnoręcznie ozdobiony karton, na przykład, nie wiem, wyklejony w Wasze wspólne zdjęcia, albo właśnie w taki fajny słoik przewiązany czymś ciekawym, albo wypełniony jeszcze czymś, co oczywiście nie będzie kolidowało z rzeczami do jedzenia i nie stanie się w połączeniu z tymi rzeczami do jedzenia trucizną. No tutaj jakby pomysłów jest mnóstwo. Myślę też, że z takiego humusu włożonego w jakiś śliczny słój ucieszy się no, prawie każdy. Warga by się nie ucieszył. Spersonalizuj ubrania. Osobiście nie mam żadnych umiejętności, jeśli chodzi o szycie i sama nie mogłabym uszyć dla nikogo ubrania, chociaż pomysłów na to mam całkiem sporo, ale wpadłam na nieco inny pomysł. To było jakoś w zeszłym roku, a może już nawet 2 lata temu. Postanowiłam, że zrobię dla siebie i dla Maćka kurtki. I to były kurtki, które tą jedną miałam już w domu i w ogóle w niej nie chodziłam, a drugą, tą Maćkową, kupiłam na wyprzedaży za jakieś 12 zł. Więc no, nie było to drogie. Przy ozdobieniu ich wykorzystałam koszulki, które bardzo lubiliśmy, a które po prostu zwyczajnie się już sprały i do niczego nie nadawały. I tak na kurtkę Maćka trafiła koszulka z napisem Enemy i motywy z koszulki Fight Club, która to koszulka też była mocno związana jakby z historią naszego poznania się. Więc był to taki akcent gdzieś związany z naszą prywatą i myślę, że było to dla niego bardzo miłe. No na mojej koszulce wylądowały nieco inne rzeczy. Ona była jakby prototypem, jeszcze dostała więcej przetarć, tak właśnie jakieś przetarcia. Takie rzeczy, które spersonalizują daną rzecz, są tutaj kluczowe. A, i to jest fragment koszulki też starej, koszulki Maćka i też go sobie naszyłam tu
na pierś, na serce. Także z ciuchów, których prawdopodobnie byśmy normalnie nie nosili, powstały dwie kurtki, które nosimy bardzo często i które były też bardzo fajnym prezentem. Wiadomo, że wspólne wyjazdy zawsze są super i miło wyjechać sobie w dwie osoby czy jakąś większą ekipą z okazji na przykład urodzin gdzieś za granicę czy do jakiegoś innego miasta. Ale jakby nie zawsze są na to fundusze, nie zawsze jest na to czas. Można więc pomyśleć o czymś nieco mniejszym. Zamiast dużego wspólnego wyjazdu można pomyśleć o tym, żeby wspólnie spędzić czas, na przykład idąc razem do kosmetyczki, na przykład na manikir, pedikir, czy na masaż, lub dla osób, które nie przypadają za tego typu formami rozrywki. Zawsze możecie takiej osobie sprezentować na przykład bilet na koncert i na ten koncert z tą osobą się wybrać. Myślę, że każdy będzie zadowolony z takiego prezentu. Pasujące tatuaże. Jest to pomysł na prezent dla naprawdę bliskich sobie osób, bo takie pasujące tatuaże możecie zrobić ze swoim ukochanym, ukochaną, ze swoim przyjacielem, przyjaciółką, albo na przykład z rodzicami czy z dziadkami, jeśli oczywiście macie takich postępowych i odważnych dziadków i rodziców. Sama mam dwa takie tatuaże. Jednym z nich jest obrączka, oczywiście drugą ma mój mąż, a drugim takim tatuażem, a właściwie dwoma, ale o nim za chwilkę, jest awokado, które wytatuowałam sobie z okazji urodzin mojej przyjaciółki i ona również ma w tym miejscu awokado, delikatnie różniące się od mojego, bardziej pasujące do jej stylu. Natomiast jakby te tatuaże nas łączą, coś dla nas znaczą i zostały taką pieczątką postawioną na dniu urodzin mojej przyjaciółki właśnie. A oprócz tego awokado zrobiłyśmy sobie jeszcze po takiej kropeczce i to już robiłyśmy my, a nie robił tego tatuaż. I pamiętajcie, że w pasujących tatuażach jakby też nie ma reguł i to nie musi być, nie wiem, konkretna data, to nie musi być znaczek nieskończoności, to nie musi być coś drobnego, możecie sobie zrobić cokolwiek, co będzie po prostu dla Was pasującym tatuażem, uświętniającym dla Was dany moment, daną chwilę. Dajcie znać, co sądzicie na temat moich pomysłów na nieco inne prezenty. Czy któryś z tych pomysłów sami wcielilibyście chętnie w życie? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, który. Koniecznie też napiszcie w komentarzach swoje propozycje do kolejnych piąteczek. A ja się widzę z Wami w kolejnym filmie. Pa! To jest takie proste, ja tego nie mogę powiedzieć teraz. W sklepach dla warszawiaków, sklep ze słoikami. Czekaj. I tu pojawia się prezent. Zdjęcie prezentu.